W historii naszego kraju było kilka takich postaci, bez których współczesny świat wyglądałby zupełnie inaczej. Do tej kategorii można bez wątpienia zaliczyć Karola Adamieckiego, który swoją pracą ukształtował to, co współcześnie znamy jako nauki o zarządzaniu. Stworzone przez niego koncepcje do dziś służą zarówno naukowcom, jak i przedsiębiorcom. Można powiedzieć, że cała jego biografia to historia niestrudzonej pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki. Wszystko to doskonałe powody, by wyróżnić Karola Adamieckiego w serii poświęconej bohaterom polskiej nauki. Zapraszamy na odcinek, w którym opowiemy o losach tego wyjątkowego człowieka. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Karol Atamiecki był polskim inżynierem, ekonomistą i naukowcem zajmującym się zarządzaniem. Znany jest najbardziej ze swoich pionierskich prac w dziedzinie nauk o zarządzaniu, a także z wynalezienia harmonogramu, narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji przemysłowej. Zacznijmy jednak od początku i pokrótce opowiedzmy historię naszego bohatera. Adamiecki urodził się w 1866 roku w małym miasteczku o nazwie Dąbrowa Górnicza. Studiował inżynierię na Politechnice Lwowskiej, a następnie uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w przemyśle włókienniczym, szybko awansując na pozycję kierowniczą. To właśnie podczas pracy na tym stanowisku Adamiecki zaczął rozwijać swoje idee dotyczące zarządzania przemysłem i produkcją. Zauważył, że wiele firm przemysłowych dotykał problem nieefektywności i tzw. wąskich gardeł, czyli etapów opóźniających proces produkcji. Postanowił więc opracować system, który usprawniłby produkcję i uczynił ją wydajniejszą. Dokonania naszego bohatera opisaliśmy szerzej w ramach serii Polska Myśl Filozoficzna, a tutaj skupimy się na zagadnieniach najważniejszych dla rozwoju krajowej nauki. Kluczowym wkładem Adamieckiego w nauki o zarządzaniu było stworzenie tak zwanego harmonogramu. Jest to nic innego jak graficzna reprezentacja procesu produkcji, która pozwala menedżerom na planowanie jej w bardziej efektywny sposób. Harmonogram dzieli proces produkcji na poszczególne zadania, i wskazuje zależności między nimi, co pozwala kierownikom zidentyfikować wąskie gardła i zająć się nimi. Narzędzie to było prekursorem nowoczesnego wykresu Ganta i znacznie wyprzedzało swoje czasy. Zostało zainspirowane obserwacjami Adamieckiego, który rozpoznał nieefektywności w procesie produkcyjnym oraz jego chęcią poprawy ogólnej produktywności i wydajności przemysłu. Adamiecki opracował również koncepcję dynamicznego zarządzania, która podkreślała konieczność ciągłego doskonalenia i adaptacji w obliczu zmieniających się warunków rynkowych. Uważał, że menedżerowie powinni nieustannie poszukiwać sposobów na usprawnienie procesu produkcyjnego, a w razie potrzeby być skłonni do wprowadzania zmian. Takie podejście było zgodne z zasadami naukowego zarządzania, opracowane pod koniec XIX wieku przez Frederica Taylora, amerykańskiego inżyniera i konsultanta do zarządzania. Naukowe zarządzanie podkreśla znaczenie rozbijania zadań na małe, możliwe do wykonania części. Naukowe zarządzanie podkreśla znaczenie rozbijania zadań na małe, możliwe do wykonania części i analizowania każdej z nich. Dzięki temu można określić najbardziej efektywny sposób wykonania każdego z etapów procesu. Takie podejście miało na celu zwiększenie produktywności oraz wydajności. Oprócz pracy w zakresie nauko o zarządzaniu, Adamiecki to również ważna postać w dziedzinie ekonomii. Wiele osób uważa, że był on pierwszym polskim ekonomistą. Napisał kilka książek i artykułów na temat teorii ekonomii. Był zwolennikiem idei, że wzrost gospodarczy powinien być zarządzany i planowany pod kątem promowania dobrobytu wszystkich członków społeczeństwa. Uważał, że gospodarki nie należy pozostawiać siłą popytu i podaży, ale raczej aktywnie nią zarządzać, aby zagwarantować, że służy potrzebom wszystkich obywateli. Pomimo licznych zasług dla tej dziedziny. Prace Adamieckiego nie były za jego życia popularne poza granicami Polski. Dopiero po śmierci naukowca w 1933 roku jego idee zaczęły zdobywać szersze uznanie. Dziś uważa się go powszechnie za jednego z pionierów nauko-zarządzaniu, a jego teorie są nadal badane oraz wykorzystywane w edukacji menedżerskiej. Prace Karola Adamieckiego w zakresie zarządzania wywarły znaczny wpływ na tę dyscyplinę naukową. Jego wynalazek harmonogramu, narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji przemysłowej stanowił pionierskie osiągnięcie, które utorowało drogę dla dalszych postępów w tej dziedzinie. Równie popularne okazały się idee adamickiego dotyczące dynamicznego zarządzania i nacisk na ciągłe doskonalenie i adaptację. Jego praca zainspirowała wielu badaczy do dalszego zgłębiania zasad naukowego zarządzania i opracowywania nowych metod wydajności przemysłu. Jednym z naukowców, na którego praca Adamieckiego wywarły duży wpływ był Henry Gant, amerykański inżynier i konsultant do spraw zarządzania. Opracował on tzw. wykres Ganta. Narzędzie podobne do harmonogramu, używane do planowania i harmonogramowania produkcji. Gant inspirował się ideą Adamieckiego, a nawet wspomniał wpływ wywarty na niego przez Polaka w swojej własnej pracy. Innym badaczem, który zainspirował się dorobkiem naukowym Adamieckiego, jest Włodzimierz Sedlak. Polski inżynier i naukowiec zajmujący się zarządzaniem. Jest on autorem wykresu Sedlaka, który jest narzędziem do planowania produkcji podobnym do wykresu Ganta i harmonogramu. Sedlak był również pod dużym wpływem idei Adamieckiego dotyczących dynamicznego zarządzania i konieczności ciągłego doskonalenia. Prace Adamickiego wywarły także wpływ na naukowców z innych dziedzin, takich jak badania operacyjne. Jest to gałąź nauki o zarządzaniu zajmująca się wykorzystaniem metod matematycznych do poprawy wydajności operacji przemysłowych. Pomysły Polaka dotyczące podziału zadań także są obecnie podstawą nauk o zarządzania. To już wszystko w tym materiale z serii opowiadającej o bohaterach polskiej nauki. Jeśli oglądasz nasze filmy w serwisie YouTube, pamiętaj o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki którym nie przegapisz kolejnych odcinków z tej serii oraz pozostałych materiałów popularno-naukowych.